Nawet rozmawialiśmy z trenerami, z trenerem Piotrem i mam z kolegą z Czech, który właśnie to od razu było widać, że nawet przy wychodzeniu już do tych walk półfinałowych to było stały same Azjatki, w tym wszystkie dużo wyższe od Patrycji i Patrycja, która jako jedyna Europejka tutaj w tej kategorii, bardzo silnej kategorii, no, broniła honor Europy. Generalnie Uniwersjada jest kilka lat, teraz jeszcze przez ten okres COVID-u ta drużyna się zmieniała. Pierwszą, którą ja również prowadziłem, był ten udany super występ na Tajwanie, srebrny medal, później powtórka w Neapolu, znaczy brązowy medal. Dzięki temu dziewczyny są rozstawione i generalnie mają pierwszy wolny los. Następnie czekamy na przeciwniczki z Francji lub z Turcji i tutaj no zobaczymy. No są też dziewczyny młode, które pierwszy raz są na takim turnieju. Jest również Ola Kowalczuk, która tutaj jest no, jak gdyby no już obok Patrycji najsilniejszą naszą ekipą. No ona też nigdy wcześniej nie startowała w drużynówce. Jest to troszeczkę taki no inny styl walki, no bo tam jest tak dużo kopnięć, dużo zmian, no taktyka polega bardziej na w którym odpowiednim momencie zmienić zawodniczkę. No będzie, myślę, że będzie fajnie, będzie dobra zabawa, dobre na pewno doświadczenie dla dziewczyn, także i to będzie bardzo widowiskowe.